Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie i dzisiaj nie mam ani makijażu, ani kremu na twarzy, bo jak już wiecie, będziemy robić test maski. To jest maska z L'Oreala. Są takie trzy. Ja kupiłam w Rossmanie. Jedna kosztuje 34,99. Ja mam akurat wersję rozświetlającą. I to jest maska, która zawiera trzy rodzaje glinek. Już Wam czytam, jakie te glinki tutaj są. Kaolin. Glinka o wysokiej zawartości krzemianów, która doskonale absorbuje zanieczyszczenia i nadmiar sebum. Montmorillonit, glinka niezwykle bogata w minerały, pomaga zredukować niedoskonałości. I glinka Gasul o wysokiej zawartości oligoelementów rozjaśniających skórę. Moc węgla, naturalny składnik aktywny pochodzenia roślinnego, znany ze swoich wyjątkowych właściwości oczyszczających i absorbujących. I teraz jakie są rezultaty? Natychmiast po użyciu maski skóra jest oczyszczona i pełna blasku. Po tygodniu skóra jest bardziej świeża i rozświetlona, i dzień po dniu skóra oddycha i jest widocznie piękniejsza. Ok, dobra. Otwieramy i zaraz będziemy ją nakładać. Ciekawa jestem, jak ona wygląda w środku i jak pachnie. Wydaje się, że jest taka szara, ale zaraz zobaczymy. I jeszcze, jak ją należy stosować. Nałożyć cienką warstwę, omijając okolice oczu i ust. Pozostawić do wyschnięcia na 5 do 10 minut. Następnie spłukać ciepłą wodą lub usunąć wilgotną chusteczką i stosować 2-3 razy w tygodniu. Ja ją zmyję wodą, dlatego że jeśli to jest taka glinkowa maska, to jakby usunięcie chusteczką wydaje mi się takie niewystarczające. O, już ją otwieram. I może tak, na czas noszenia ja nie będę Was tutaj dręczyć i siedzieć przed kamerą z maską na twarzy, tylko po prostu pokażę się po 10 minutach, opowiem Wam, jakie są wrażenia, potem to zmyję, no i jeszcze raz zobaczycie, jak wygląda skóra po użyciu tej maski. Dobra, otwieram pudełko. W środku nie ma żadnej dodatkowej ulotki, mamy słoiczek. Słoiczek wygląda, powiedziałabym, tak tradycyjnie, L'Orealowo, jak większość kremów L'Oreala, zobaczcie. Mniej więcej coś takiego. No i otwieramy. Pod wieczkiem ma jeszcze taką zatyczkę. I wygląda tak. Takie błotko. Ślicznie pachnie. Tak świeżo kwiatowo. Może zrobię zbliżenie i nałożę ją sobie na twarz. Zobaczycie, jak ona się rozprowadza. Ojej, naprawdę ślicznie pachnie. Po prostu z daleka aż ją czuć. Maska wygląda tak. Taka błotnista. Taki chłodzący efekt daje. Z grubsza wygląda to tak. Daje przyjemne uczucie takiego chłodzenia. Troszkę tak, jakby ściągała skórę, ale to jest przyjemne. No i jeszcze raz ten zapach, naprawdę prześliczny. Ok, widzimy się za mniej więcej 10 minut. Minęło 10 minut i jak widzicie, maska zaschła w taką skorupkę. Ja prawie mówić tu nie mogę, dlatego że tak bardzo ściągnęła skórę na twarzy. Ale to nie jest jakieś takie nieprzyjemne czy bolesne. Nie, raczej po prostu ma takie dziwne uczucie, o tak bym to opisała. Na razie buzia mnie nie szczypie, więc jakby tam naczynek żadnych nie podrażniła. Przypominam tylko, że jej działanie ma być takie oczyszczające, detoksykujące i rozświetlające. O, dobrze, lecę to zmyć i zaraz zobaczymy, jaki rezultat dała na cerze. Jestem po zmyciu maski i buzia wygląda tak, jest bardzo wygładzona, taka jedwabista powiedziałabym, troszeczkę taka napięta, ale to nie jest nieprzyjemne. Jak widzicie, naczynek mnie nie podrażniła zupełnie, nawet no troszkę może nos jest zaczerwieniony i tu policzki, ale to naprawdę, słuchajcie, nie jest źle. Poza tym no fajnie skórę rzeczywiście oczyściła. Powiedziałabym, że ona ma działanie troszkę podobne do tej maseczki, tej czarnej, bąbelkującej ze Skin 79. Mniej więcej moja skóra też się wtedy tak zachowała, też była tak ładnie wygładzona i taka milutka, jedwabista. No, tylko plus taki, że to macie na wiele, wiele użyć. Co prawda kosztuje tam 34,99, tamta kosztuje, nie wiem, 25. Pisałyście mi też, że gdzieś można kupić za kilkanaście złotych. No, tak czy inaczej, tamta jest na raz, a tutaj macie parę ładnych użyć. Co jeszcze? Wydaje mi się, że to będzie świetna maska dla dziewczyn, które mają na przykład cerę mieszaną w stronę suchej, czy mieszaną w stronę przetłuszczającej się, czy nawet przetłuszczającą się. Natomiast nie wiem, czy dobra by była dla cer suchych.
Trudno mi powiedzieć, wiecie, to jest też kwestia taka indywidualna, że jedna skóra zareaguje fajnie i rzeczywiście będzie to jakiś ładny efekt, a druga skóra zareaguje jakimś podrażnieniem, więc to też kwestia indywidualna. Natomiast na pewno dla cer mieszanych czy też cer tłustych jak najbardziej mogę polecić. Naprawdę, bardzo fajnie skóra wygląda, bardzo taka wygładzona. Tak jak mówię, jedyny minusik jest taki, że po prostu po zmyciu czuję takie napięcie na skórze, ale to wiecie, to nie jest jakieś bardzo nieprzyjemne, to raz, a dwa, zaraz pójdę, nałożę sobie tonik, jakieś serum, krem i wszystko będzie ok. Także maska naprawdę fajna, no i bardzo mnie cieszy to, że to jest naprawdę na dużo, dużo użyć. Jeszcze Wam może pokażę w zbliżeniu, jak ona wygląda. Takie fajne błotko, podkreślam, że pięknie pachnie, przyjemnie się nakłada. A jeszcze jedna rzecz mi się nasunęła przy jej zmywaniu. Nie wiem, czy miałyście i czy stosowałyście te takie maski z Bielendy, takie czarne, węglowe. One też są super i świetnie oczyszczają buzię, ale na przykład ja przy zmywaniu tamtej maski miałam problem z jej domyciem. Natomiast to świetnie schodzi, nawet w tych miejscach, które Wam pokazywałam, które tak przyschły do skóry, to też bardzo ładnie się zmyło, odeszło. Bez problemu. Także bardzo, bardzo fajna maska, no ale oczywiście trzeba regularnie stosować, tak, żeby tam jakieś efekty takie trwałe dała. Tak jak tutaj podaje producent, 2 do 3 razy w tygodniu. No może 3 razy w tygodniu to ja sobie nawet maski nie robię, bo chyba za leniwa jestem, ale tak ze 2 razy się postaram i będę stosować. Bardzo fajna maseczka, mogę polecić również do cer wrażliwych, naczynkowych, jakichś nadreaktywnych, bo jak widzicie, wszystko ok, niczego złego mi nie zrobiła, a wprost przeciwnie. Na razie to wszystko w dzisiejszym teście i do zobaczenia. Cześć!